co robić. Pobawimy się w coś? W ganianego, albo w szukanego, a może pójdziemy na plac zabaw? Nie, brzuch mnie boli. Od samego rana boli mnie brzuszek i nie chcę przestać. O, zobacz, nawet nie mogę ustać w miejscu. Coś złego się ze mną dzieje. Ała, ała, mój brzuch. Hej, jak ty to zrobiłaś? Ale co, że mnie boli brzuch? Nie wiem od czego. Jak ty to zrobiłaś, że się tak przebrałaś i cała obsypałaś się brokatem? Jakim brokatem? Brzuch mnie boli i nic innego nie robiłam. To chyba jesteś bardzo chora, bo zamieniłaś się w brokatowego bobaska. Naprawdę? Ojej, faktycznie, mam brokatową pieluszkę. Ojej, mam całe brokatowe włosy. Ja nie chcę być brokatowym bobasem. Chcę znowu mieć swoje zielone włosy. Niech ktoś mi pomoże. Wezwijcie lekarza. Poczekaj, zawołam naszą przyjaciółkę. Może ona coś wymyśli. Co to za krzyki? Dziewczynki miały się grzecznie bawić, a widzę, że teraz krzyczą i panikują. Roker, Roker, jest sprawa. Coś złego się wydarzyło. Co takiego? Stąd te krzyki? Tak, no chodź, moja przyjaciółka jest chora. Zobacz, jeszcze przed chwilą była zwykłym bobasem, a teraz chyba ma jakąś chorobę. Zrobiła się brokatowym bobasem. Ojej, faktycznie nie wygląda to za dobrze. Znaczy się, bobas brokatowy jest spoko, ale co to jest za choroba? Mam nadzieję, że się od niej nie zarażę, bo od rana bardzo boli mnie brzuch. A, widzisz, u mnie też się zaczęło od bólu brzucha. Też od rana krzyczałam i cierpiałam, tak mocno mnie bolało. Wiem, wiem, potwierdzam, sama to widziałam i słyszałam, a później wydarzyło się to, czyli mnóstwo brokatu. Oj, oj, oj. To widzę, że się szybko zaraziłyśmy. Tylko od kogo? Skąd te zarazki i bakterie tutaj do nas przyszły? Ale wiecie co? Ja to bym chciała być obsypana brokatem. Cała. Od góry do dołu. I wcale by mi to nie przeszkadzało. Tylko ten ból brzucha jest już trochę nieznośny. Boli mnie bardzo. No, widać, od razu widać. Znowu widzę mnóstwo brokatu. Masz całe brokatowe włosy. Wow, serio, ale super. Wow, zobaczcie, moje włosy mienią się z daleka. Tona brokatu chyba tutaj jest na nich wysypana. I do tego te super czadowe okulary. No, masz teraz tyle brokatu na sobie, co ja. Tylko uważaj na oczy, bo jak brokat się tam dostanie, to bardzo boli. A tam dziewczyny, najważniejsze, że was brzuchy przestały boleć. No, resztą się nie martwcie. O, mnie jeszcze trochę brzuch boli. Jeżeli tak mówicie, no to muszę wam powiedzieć, że jeszcze boli mnie brzuch. Czy jeszcze gdzieś pojawi się brokat? Mój strój, moje spodnie, moja bluzka, moje buty, wszystko się zmieniło i brzuch przestał mnie boleć, ale za to ubranie jest całe w brokacie. Nie wiem jak to wyjaśnić, ale chyba to coś, co was dopadło, to jakaś brokatowa epidemia, jakieś brokatowe zarazki. O, ja czuję się już o wiele lepiej, brzuszek mnie już nie boli. O, teraz to ja wam zazdroszczę, że wy jesteście takie brokatowe, a ja mam takie zwykłe czarne włosy. Au, ale wyglądamy czadowo. Zobaczcie tylko na te włosy, na to ubranie. Hej, a ty jak się czujesz w brokatowych włosach? O, teraz już trochę lepiej, ale w sumie to wolałabym wrócić do tego wyglądu,
który miałam na początku. Co ty mówisz? Ja to bym chciała już zostać tam, brokatową rocker, lol surprise i już na zawsze i nigdy się tak nie zmieniać. Wow, każdy by z daleka mnie zobaczył, że to właśnie ja się zbliżam. Głodna jestem, pić mi się chce i to bardzo, bardzo mocno. Oj, pewnie z tych emocji chce ci się pić, ale gdzie ty masz swoją buteleczkę? No stała tutaj gdzieś obok, taka zielona cała, zielona z białym dydusiem. Oj, wydaje mi się, że twojej butelki już tutaj nie ma, bo zwykła zielona buteleczka stała się już brokatową buteleczką, czarno-białą. Wow, ile brokatu jest na tym dydusiu? Ja to bym się bała go włożyć do buzi, że będę miała brokat na ząbkach. O nie, moją butelkę też dopadła ta epidemia. O, mam nadzieję, że moja herbatka w środku nie ma brokatu, bo to już na pewno nie będzie smaczne. Nie narzekaj, twoja butelka wygląda super. Powinnaś się cieszyć, że zostałaś glitter laleczką Low Surprise. Glitter? Co to jest glitter? Brzmi trochę jak galaretka. Też jest na G, ale ty mi wcale nie przypominasz galaretki. Ej, przestań, że co niby? Mam się tak trząść jak galareta albo jak jakiś slime? O, nie mam pojęcia, co to jest glitter. Ja też nie wiem. Ojej, ale wy jesteście niemądre. Glitter oznacza brokat. Jesteśmy Glitter Low Surprise, czyli brokatowe piękności, które każdy fan Low Surprise chciałby mieć. A wy, fani Low Surprise? Tak, mówię do was, którzy oglądacie ten odcinek. Napiszcie na dole w komentarzu, czy wy macie jakąś brokatową laleczkę Low Surprise, jakąś naszą przyjaciółkę albo młodszą siostrzyczkę. Hej kochani! Spodobało wam się spotkanie z brokatową rocker? Zobaczcie, jak ona ślicznie wygląda. Naprawdę jest cała obsypana brokatem. A tak wygląda ta laleczka w wersji normalnej, bez brokatu. Widzicie? Różnica jest naprawdę ogromna. A rocker oczywiście jest z klubu Low Surprise Glitter, czyli z brokatowych laleczek, które możecie znaleźć właśnie w brokatowych kulach. Chcecie zobaczyć, jak wyciągam brokatową laleczkę z kuli? No to zajrzyjcie na mój kanał, bo tam właśnie otwieram kulę Low Surprise z brokatową laleczką. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Do usłyszenia, pozdrawiam was, pa pa!